Wiemy, co z programem Nasz Nowy po odejściu prowadzącej Katarzyny Dowbor. Katarzyna Dowbor z programem Nasz Nowy Dom była związana od samego początku i lecznie poprowadziła 20 sezonów. Dziś jako pierwsi poinformowaliśmy, że prezenterka żegna się z formatem po 10 latach. W komunikacie przesłanym do mediów, dyrektor programowy stacji Polsat, na antenie której nadawany jest Nasz Nowy Dom, podziękował prowadzącej za wkład, który włożyła w rozwój programu przez ostatnie lata. Dziękujemy Katarzynie Dowbor za ogromną wrażliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wkład, który wniosła w tworzenie naszego programu, powiedział Edward Miszczak. Prezenterka siedziby stacji i opuściła z ogromnym bukietem kwiatów, a na Instagramie programu pojawił się już filmik, w którym twórcy dziękuje prezenterce i wspominają wzruszające momenty. Informacja o odejściu Katarzyny Dowbor z programu zaniepokoiła fanów Nasz Nowy Dom. W sieci pojawiły się pytania internautów, co dalej z ich ulubionym programem. Uspokajamy, jak dowiedział się pomponik.pl, program wciąż będzie kontynuowany, a obecnie trwają poszukiwania nowej prowadzącej bądź prowadzącego. Każdy, kto lubi oglądać metamorfozy domów, jakie w ekspresowym tempie tworzy ekipa Nasz Nowy Dom, pomagając tym samym rodzinom bedacom w potrzebie, w kolejnym sezonie będzie mógł dalej śledzić losy kolejnych uczestników. Ekipa programu Nasz Nowy Dom dotąd wyremontowała ponad 300 domów, tym samym pomogła więc setkom ludzi bedacom w potrzebie, a nie mogącym sobie pozwolić choćby na najmniejszy remont. Jesienią w Polsacie będziemy mogli oglądać także kontynuację innego hitowego show stacji Taniec z Gwiazdami, który powróci w zmienionym dniu emisji, zamiast w poniedziałkowy wieczór, Plasy Gwiazd na parkiecie będziemy mogli oglądać w niedzielę wieczorem.